Dobry wieczór Państwu witam serdecznie. Jest nie niedziela, no bo wtorek, ale jest Zielona Poświata, a tytuł, tytuł dzisiejszego odcinka, no jak najbardziej pasuje do tej naszej rozrywkowej serii, w której to wyszukujemy sobie w różnych odmentach internetu oraz innych źródłach, czasem książkowych, czasem w czasopismach, a czasem nawet w telewizjach głównego nurtu przeróżne teorie, po to, żeby poddać je. Analizie logicznej. Zaznaczając, że teorie przedstawiamy dokładnie tak, jak one są przedstawione w źródłach, nic od siebie tutaj nie dodajemy poza interpretacją, łączeniem faktów, syntezą, analizą logiczną. I tutaj należy bardzo wyraźnie podkreślić, ponieważ jest to seria rozrywkowa, że. Tylko dlatego, że coś jest logiczne, no to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe, ale także działa to w drugą stronę. Tylko dlatego, że jest coś nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe, a tylko dlatego, że coś jest kompletnie bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią, a czasem nawet mam wrażenie, że im bardziej coś jest bez sensu, tym większe prawdopodobieństwo, że oni właśnie to zrobią. Drodzy Państwo, dlaczego akurat we wtorek ten materiał? Ano dlatego, że pod ostatnim niedzielnym materiałem z tej serii jest już 5000 łapek w górę, za które bardzo dziękuję. Dzięki nim materiał poniósł się dalej, więc zgodnie z umową wywiązuję się ze swojej części i dostajecie Państwo ode mnie drugi, dodatkowy materiał z tejże właśnie serii. Mam nadzieję, że on też będzie miał dużo łapy w górę, dużo komentarzy, dużo udostępnień, bo dzięki temu poniesie się dalej i też bardzo mocno dziękuję wszystkim tym osobom, którzy wyłączyli dla mnie adblocka, dając szansę wyświetlić się reklamom, a co za tym idzie, mnie dać szansę zarobić na swojej pracy, bo jedna z teorii, która jest kompletnie nieprawdziwa, to to, że YouTube płaci za wyświetlenia, za lajki, za komentarze i udostępnienia. YouTube, drodzy Państwo, płaci za reklamy i to obejrzane. W całości. Także, jak taka reklama ma szansę się wyświetlić, to ma szansę Państwu się spodobać, a jeśli się spodoba, na tyle mocno, że ją Państwo obejrzycie, to ja sobie na tym zarobię. Bardzo za to dziękuję. Każdy dorosły facet potrzebuje forsy na utrzymanie siebie i rodziny. Natomiast za łapki w górę, komentarze, udostępnienia też dziękuję, no bo dzięki temu więcej ludzi obejrzy materiał. Dziś będzie o apokalipsie Mojżesza, jednym z najciekawszych. Apokryfów, który skupia się na dziejach Adama i Ewy, bardzo mocno pomacoszemu potraktowanych w Biblii chrześcijańskiej i w Biblii hebrajskiej też dość pomacoszemu potraktowanych. Także apokalipsa Mojżesza jest bardzo ciekawa, bardzo mocno u, e, jakby uzupełnia to, co jest w tekście kanonicznym. Zaraz sobie przeczytamy w ogóle treść tego, e, tego w zasadzie nie tyle treść, co takiego trochę zebranie treści, syntezę treści apoka, e, a, e, Apokalipsy Mojżesza za e, wikisource.org, łamane na apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie, łamane na apokryfy prorocze2.2.2. B, tam jest bardzo fajnie przytoczona treść, ale zanim jeszcze to musimy sobie to wszystko osadzić w kontekście, a w zasadzie w dwóch kontekstach. Pierwszy kontekst to czym jest apokryf? Apokryf jest to tekst, nazwijmy to około biblijne, który nie wszedł do kanonu pisma świętego. Jak zapewne wiecie, w tamtym czasie. Powstawało bardzo dużo, bardzo różnych tekstów, które były do siebie bardzo podobne co do formy i co do treści, nie od strony merytorycznej, tylko od strony typu treści, czyli Bóg, Jahwe i tego typu rzeczy, dzieje proroków, dzieje dzisiejszych świętych, to tu już mówimy o Ewangeliach i inne tego typu rzeczy. Następnie, to kościół w przypadku chrześcijaństwa, a w przypadku judaizmu inne, że nie tak wyrażę, czynniki zdecydowały, co znajdzie się w tekstach kanonicznych i tutaj dalej już będę się odwoływał tylko do chrześcijaństwa, bo tak będzie bardziej spójnie. No to to kościół zdecydował na soborze, co znajdzie się w Biblii kanonicznej, a co nie? I wszystko to, co nie znalazło się w Biblii kanonicznej decyzją Kościoła katolickiego nie jest kanoniczne. Teksty, które nie znalazły się w Biblii, dzielą się na kilka podkategorii, między innymi na teksty heretyckie, które są uznawane za teksty, które przeczą zasadom wiary i są całkowicie odrzucone, w sensie zanegowane. Przez Kościół i są też jeszcze gorsze typy treści, na przykład takie teksty, które według Kościoła były wręcz pisane pod natchnieniem samego diabła i są jeszcze gorsze niż heretyckie. Natomiast apokryfy zostały odrzucone w tym znaczeniu, że nie uznane. One nie zostały potępione. Jak treści heretyckie, tylko zostały uznane, że nie ma dowodów, że powstały pod natchnieniem Ducha Świętego. Tylko tyle i aż tyle. Żeby wejść do kanonu pisma świętego, znaleźć się w Biblii, według oficjalnej nauki Kościoła, tekst musiał być napisany przez pod natchnieniem Ducha Świętego i wystarczyło, że nie było dowodów, że tak było, według Kościoła, oczywiście, i tekst już stał się apokryfem. No a jeśli były tam jakieś totalne sprzeczności z nauką wiary, były jakieś przesłanki, że może to szatan szeptał na ucho, to to tam e, tekst już był co najmniej heretycki albo jeszcze mocny natomiast apokryf apokryfy chrześcijanom wolno czytać i apokryfy moim zdaniem warto Czytać, choć one noszą nazwę zakazanych Ewangelii, rzeczywiście przez dłuższy czas one były zakazane za czytanie tego typu treści, mimo że nie były nazywane heretyckimi przez Kościół, można było mieć bardzo duże problemy. No to i dlatego też pewnie w tytule nazwę to zakazaną Ewangelią, mimo że oczywiście Apokalipsa Mojżesza wcale nie jest Ewangelią, ponieważ Ewangelia są to teksty o życiu Jezusa, a tu mamy apokalipsę i to Adama i Ewy, więc teksty zupełnie inne, ehm, ale to tak się przyjęło, że się mówi właśnie zakazane Ewangelii, więc żeby to usystematyzować, żeby to trafiło do ludzi, którzy są zainteresowani tego typu treściami, pewnie wrzucimy to w, w, zak w zakazane Ewangelie i z tych, ale właśnie, bo duża, większa część apokryfów to są właśnie Ewangelię. I tutaj zachęcam, jak nie zapomnę, to w opisie dam linki do moich materiałów na temat Ewangelii apokryficznych. Tam szczególnie polecam Ewangelię Tomasza oraz Ewangelię Uwaga Marii Magdaleny, a także Ewangelię Judasza. Dowiadujemy się z nich rzeczy, które bardzo mocno uzupełniają kanon Pisma Świętego, m.in. o punkt widzenia Judasza. Który jest bardzo ciekawy, a także tłumaczą, a co się uzupełniają luki w kanonicznym Piśmie Świętym, przez co w kanonicznym Piśmie Świętym postać Marii Magdaleny jest kompletnie niezrozumiana. Maria Magdalena pojawia się raz, potem jej kompletnie nie ma w kanonicznym Piśmie Świętym. I następnie pojawia się przy ukrzyżowaniu Jezusa jako bardzo ważna postać. Na tyle ważna, że matka Jezusa, czyli Maryja, bardzo mocno ją szanuje. Mimo wszystko przez dłuższy czas Kościół katolicki Marię Magdalenę szkalował, próbował zrobić z niej kurtyzanę. A wydaje się, że jest nawet w kanonicznym piśmie świętym wiele przesłanek, że ona była dla Jezusa szczególnie ważna, a właśnie w jej Ewangelii, czyli Ewangelii Marii Magdaleny dowiadujemy się dlaczego. Bardzo ciekawe kwestie. Natomiast, i to jest ta jedna rzecz, jeśli chodzi o apokryfy, kontekst. Drugi kontekst, to jest sam kontekst Adama i Ewy. Ponieważ apokalipsa Mojżesza została według tego, co możemy przeczytać w źródłach, objawiona samemu Mojżeszowi, przez Boga, mniej więcej w tym samym momencie, gdy dostał on 10 przykazań, miał dostać specjalną wizję tego, co spotkało Adama i Ewę po tym, gdy zostali wygnani z raju. I tam się działy no bardzo ciekawe rzeczy. Dodam tylko tyle, że opisy Boga w, w Apokalipsie Mojżesza dość mocno. Wydają się spójne z opisami Boga z apokalipsy Abrahama, więc też szczególnie polecam obejrzenie filmu na temat tej księgi. To nie pamiętam, czy jest apokryfem, czy ona czasem nie została zakazana w ogóle, ale to jest bardzo ciekawe, bo z apokalipsy Abrahama em, dowiadujemy się. Jakby to powiedzieć, no zupełnie innej wizji Boga, mając dzisiejszą wiedzę na temat lotów kosmicznych, na temat praw fizyki, no możemy śmiało dojść do wniosku, że przynajmniej część starożytnych Izraelitów czciła kosmitę, że jakiś kosmita podszył się pod Boga Jachwę, po to, żeby wykorzystywać starożytnych, Izraelczyków i przy pomocy różnych rzeczy nimi manipulować i wykorzystywać ich do innych rzeczy. I właśnie tam w Apokalipsie Abrahama macie bardzo ciekawy opis tego, co Bóg potrzebował od Izraela i co ciekawe potrzebował takich rzeczy, jak na przykład dostawy zboża. Jak wyglądali aniołowie, jak wyglądały rydwany bogów, Boga, które wyglądały jak statek kosmiczny, i tak dalej, ale w ogóle. Zapraszam Was, i tutaj już jest osa końcówka osadzania, żebyście sobie obejrzeli mój vlog. To jest przede wszystkim o tym, czy starożytni Izraelczycy nie czcili czasem koszmity. I tam, bo nawet w piśmie świętym, w tej części całkowicie kanonicznej, możecie znaleźć takie naprawdę ciekawe fragmenty. Na przykład tego, opis tego, jak Bóg wstępował na górę, na której dał Mojżeszowi 10 przykazań, no i to wygląda ewidentnie jak opis lądowania statku kosmicznego i też arka przymierza. Jak się bardzo dokładnie wczytać w jej opis, to jak działała, jakie były skutki uboczne, jakie stroje nosili ci, którzy byli dopuszczeni do Obcowania z nią, żeby nie umrzeć w sposób bardzo mocno przypominający chorobę popromienną, to można do bardzo ciekawych wniosków dojść. Także zapraszam do przypomnienia tego. No i całkowita końcówka to jest kwestia taka, że dzieje Adama i Ewy są bardzo mocno pomacoszemu opisane, zarówno w Torze, jak i w piśmie świętym chrześcijańskim w tym wypadku no, katolickim, no bo to ko kościół katolicki. Będę mówił chrześcijańskim dla uproszczeniu, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że katolicyzm to jest tylko jedna z odmian chrześcijaństwa i że jest to po pojęcie węższe. Ale tak z grubsza i w wielkim skrócie. Część tory odpowiedzialna za... Ym, odpowiedzialna za ym, za raj, za stworzenie człowieka, dzieje Adama i Ewy jest już, tzn. ja nie jestem, że się, żeby nie było wątpliwości, nie jestem uczony w torze, yy, nie czytałem w oryginale, bo nie znam hebrajskiego, tam tylko, no, dobra, parę zdań, ale nie na tyle mocno, żeby umieć Czytać czy studiować coś po hebrajsku, to już lepiej znam, lepiej znam hiszpański. Natomiast wiecie, no w dzisiejszych czasach dzięki nowoczesne, nowoczesnej technologii można sobie różne teksty przetłumaczyć, i na takim poziomie amatorskim można się zapoznać z tekstem oryginalnym. To bardzo mocno polecam, bo w ogóle Biblia hebrajska wcale nie jest tożsama w tych częściach, w których wydaje się, że się pokrywa tematycznie wcale nie jest tożsama z Biblią chrześcijańską. Okazuje się, że w Biblii chrześcijańskiej i w Biblii hebrajskiej są różnice. Między innymi w tym czymś, co my nazywamy księgą rodzaju, czyli powstanie świata, stworzenie człowieka, historia Adama i Ewy, są istotne różnice między tekstem chrześcijańskim. A tekstem hebrajskim bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się. Tam jest zupełnie inna wizja grzechu pierworodnego i zupełnie inna wizja szatana. Na przykład w Biblii hebrajskiej kuszenia wcale nie dokonał wąż, jeśli dobrze pamiętam, dawno to czytałem, ale wydaje mi się, że w Biblii hebrajskiej jest napisane, że kuszenia dokonała istota nazwana z imienia. Konkretnie z imienia. Tutaj to imię w Biblii chrześcijańskiej zostało usunięte. A wąż stał się synonimem diabła. Natomiast um, natomiast um, natomiast um, w, Biblii, w Biblii hebrajskiej to jest konkretna istota nazywana z imienia i chyba chodząca na dwóch nogach i chyba opierzona, jeśli dobrze pamiętam. Ciekawostka taka, nie? Yy, I zdaje się, że to imię też pada w Biblii chrześcijańskiej, tylko ono jest tak od czapy. Nie wiadomo skąd się wzięło. Ciekawostka. I, kusze, i też grzech, yy, grzech pierworodny Adama jest troszeczkę inaczej przedstawiony. Tutaj w Biblii chrześcijańskiej mowa jest o tym, że Ewa namówiła Adama. Natomiast w Biblii hebrajskiej, jeśli dobrze pamiętam, to jest taka kwestia, że. Mm, że Adam sam z siebie zjadł ten owoc. Tam swoją drogą nigdy nie, pa, nie pada słowo jabłko, tylko że jest owoc. E, ponieważ wiedział, jakie konsekwencje spotkają Ewę za to co zrobiła, no i chciał nie jako do niej dołączyć bardzo ciekawe. E, też nie ma mowy w Biblii Hebrajskiej o, mm, o siódmym żebrze, tam, siódmym, czy którymś tam e, żebrze. Kurde, teraz się poczułem jak prezes Glapiński, przepraszam. Um, um, tutaj ta kwestia jakby umniejszania, poniżania kobiety w, w chrześcijaństwie, w zasadzie w katolicyzmie, tutaj bardzo mocno daje do myślenia. Natomiast, no i, i są różnice. Natomiast zarówno w tekście hebrajskim, jak i w tekście, tym kanonicznym tekście hebrajskim, jak i tym kanonicznym tekście katolickim. No, bardzo wyraźnie widać, że tak jak Kościół katolicki wziął sobie z Biblii Hebrajskiej to, co mu pasowało, i zinterpretował tak, jak mu pasowało, tak też bardzo wyraźnie widać, że no, starożytni Izraelczycy, Żydzi, też jakby skądś przepisywali i tak jakby to się trochę kupy nie trzyma. Też tam są pewne luki. I ciekawostka. No, te pierwsze księgi Biblii Hebrajskiej są przepisywane ze świętych zwojów Sumerów. I u Sumerów jest historia prawie, że identyczna z historią Adama i Ewy, bardzo mocno u, e, ubogacona o teksty e, związane z tym, w jaki sposób oni zostali tworzeni, na czym konkretnie e, polegało buntowanie się Bogu, tak tam określone itd., itd. No i to już jest w ogóle... Niesamowite. Na ten temat zrobię swego czasu oddzielny vlog, taką mam nadzieję. Um, natomiast o sumerach, o starożytnych kosmitach, bo to się w sumie do tego sprowadza. Były już vlogi. Zachęcam sam, żebyście sobie Państwo z nimi się zapoznali. Natomiast to są generalnie kwestie przed. Natomiast Biblia, apokalipsa Mojżesza u, um, uzupełnia cały ten tekst o to, co się dzieje później, już po wygnaniu z raju, a tam się dzieją naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, i w apokryfach oraz tekstach zakazanych generalnie możecie się dowiedzieć, na przykład, że Ewa wcale nie była pierwszą żoną Adama, że była drugą. Pierwszą miała być Lilith. Tak, ta Lilith, która co jakiś czas pojawia się już tutaj w, trochę, w takich heretyckich, wręcz mm, ocierających się o satanizm e, tekstach. Pierwszą żoną e, Adama miała być Lilith, e, ale ona miała być za bardzo no, z punktu widzenia Adama krążąca, e, z punktu widzenia Lilith niezależna. I miała zostać wygnana z raju na długo przed Adamem, za to, że się z Adamem nie dogadywała. I dopiero potem miała zostać stworzona Ewa jako taka bardziej spolegliwa. Lilith natomiast po wygnaniu z raju miała robić bardzo różne ciekawe rzeczy, m.in. poznać samego Lucyfera. I z ich związku miały wziąć się m.in. sukuby i inkuby. Także to jest bardzo ciekawe, bo generalnie te pojęcie Lilith gdzieś tam się w judaizmie pojawia, ale w sumie nie wiadomo skąd. W chrześcijaństwie pojawia się głównie w zaprzeczeniu chrześcijaństwa, czyli w satanizmie. A tu proszę bardzo, um, tutaj mamy tego typu rzeczy. Także o pierwszej żonie Adama i Ewy też drodzy Państwo jest. A teraz Apokalipsa, Abra y y Apokalipsa Mojżesza, która no, na bardzo wiele pytań Hmm, Odpowiada, i tutaj przepraszam, już przejdę do sedna. Chętnie bym to jeszcze dalej posadzał w kontekście, um, mówiąc, jak skąd się w ogóle wzięli inni ludzie, jak jaka jest typowa wiedza katechety, który zapytanie skąd się wzięli inni ludzie, bo skoro e, Kai, Adam i Ewa mieli dwóch synów, z czego Kain zabił Abla, to skąd reszta ludzi i tak dalej, można, można było za moich czasów wylecieć z katechezy. Hmm, no tutaj od, po, po, odpowiem, mieli więcej synów, z czego i córek, z czego nazwani w Piśmie Świętym są, jest trzech: Kain, Abel i Set, tak? Synowie Seta, zaczy, co, co, zaczyna wam, a także kainiści, nie? To zaczyna coś tam do, do, pojawiać się z innych tekstów, prawda? Bar, bardzo ciekawe. Teraz już, teraz już jakby yy, widać, skąd się pewne rzeczy wie, wzięły, prawda? E, natomiast e, przede wszystkim mieli jeszcze kilkadziesiąt synów i córek, którzy byli nienazwani, nie oraz i to jest w ogóle kwintesencja wszystkiego oni po wygnaniu z raju e, mieli, zo, mieli, e, zost, mieli pójść po prostu do innych, uwaga, miast ludzkich. Ciekawostka, nie? Tu mówimy o stworzeniu człowieka. Pierwsi ludzie Adam i Ewa pierwsi ludzie a po wygnaniu z raju udali się do innych miast ludzkich. Oni mieli być pierwszymi ludźmi, a poza Edenem istniały całe miasta ludzkie. Czyli nie tylko istnieli ludzie, co istniały rozwinięte cywilizacje. Ciekawostka, i to możecie znaleźć, drodzy Państwo, w tekstach, które są no, co najwyżej apokrywiczne. Bardzo ciekawa rzecz. Eee, no, e, moim zdaniem. I, um, I w tym kontekście szczególnie zapraszam do obejrzenia tych materiałów o starożytnych kosmitach, o tekstach sumerskich, bo w tekstach sumerskich to dopiero, drodzy państwo, zaczyna się wszystko kleić. No bo w Torze, ja przepraszam, nie chcę tutaj żadnego Żyda urazić, broń Boże, ale moim zdaniem w tekstach hebrajskich. Się to nie klei podobnie jak w tekstach chrześcijańskich, no bo skoro byli pierwszymi ludźmi, Adam i Ewa, pierwsi ludzie, to jakim cudem po wygnaniu z raju mogli się udać do istniejących już miast ludzkich? Skąd te miasta się wzięły, skoro oni byli pierwsi? E? 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 No właśnie, drodzy państwo. Z drugą bardzo chętnie zrobiłbym wywiad z rabinem na ten temat. Wiem, że jest kilku rabinów na YouTubie, jakby któryś miał ochotę u mnie wystąpić, byłoby to dla mnie bardzo ciekawe. Ja od razu mówię, że ja bardzo słabo znam tojre i inne, inne teksty judaistyczne. No, jestem chrześcijaninem. Siłą rzeczy te znam najlepiej, bo to jest pierwsza religia, którą się interesowałem i religia, którą wyznaję. Ale tylko dlatego, że wyznaję jedną religię, to wcale nie znaczy, że mnie interesują nie inne. Znam Koran, znam święte księgi. Innych religii. Aktualnie staram się mm, studiować, to może za dużo powiedziane, zaznajamiać się z religią hinduistyczną, która to, drodzy państwo, jest tak złożona, tak ciekawa i tak obszerna, że powiem szczerze, że no trochę tak, powiedzmy, że chrześcijaństwo kojarzy mi się z komiksem, a Hinduizm kojarzy mi się z wojną i pokojem, taką wielką, bardzo rozbudowaną książ książką, e, w kontekście tego właśnie, jak, mm, jak on jest skomplikowany. I dobra, przechodzimy już do źródeł. Sorry za ten wstęp, ale wiem, że niektórzy uważają, że to jest za długo, ale mi się wydaje, że te wstępy są. Bardzo ważne, że dzięki tym wstępom po prostu fajnie się tego słucha. A to przypominam, jest seria rozrywkowa. To nie jest tekst informacyjny, vlog informacyjny. Tu nie chodzi o to, bach, 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 zbitka informacji. Tylko się ma fajnie słuchać. To jest audycja rozrywkowa. I teraz tak. Na początku będziemy sobie cytować ze źródła głównego nurtu. Drodzy Państwo, interia kobieta, ehm, życie i styl. Ehm, apokalipsa Mojżesza nigdy nie została zaakceptowana. Co w niej jest. Przeczytamy sobie, a może jeszcze przeczytamy z polskiej Wikipedii Życie Adama i Ewy, a potem właśnie sobie treść przytoczymy za wikisource.org. Czy co, może zaczniemy właśnie od Życia Adama i Ewy z polskiej Wikipedii to są ratem trzy linijki, życie Adama i Ewy z, znane też pod tytułem Pokuta Adama i Apokalipsa Mojżesza, niewielki objętościowo apokryf Starego Testamentu, opisujący dzieje Adama i Ewy po wyjściu z raju. Data powstania i pierwotny język utworu pozostają nieznane. Do czasów współczesnych zachowały się jedynie tekst w języku greckim, krótszy, i łacińskim, dłuższy, na podstawie których dokonano późniejszych tłumaczeń na takie języki jak syryjski, arabski czy starocerkiewno-słowiański. Wydaje mi się, że też w aramejskim był, była Apokalipsa Mojżesza. Sprawdzę to i dam w opisie informację. Apokryf składa się z krótkich, zazwyczaj jedno- lub dwuzdaniowych rozdziałów. W wersji łacińskiej jest ich 48, w wersji greckiej jest ich 43. Interia Kobieta, Apokalipsa Mojżesza nigdy nie została zaakceptowana. Co w niej jest? Biblia jest najważniejszą księgą chrześcijan i podstawą wiary Kościoła Katolickiego. Nie jest jednak tajemnicą, że nie zawiera ona wszystkich istniejących ksiąg. Dla, dlaczego niektóre z nich jak chociażby apokalipsą Apokalipsa Mojżesza Kościół na przestrzeni wieków odrzucił, to już tłumaczyłem część dlatego, że nie ma dowodów, że powstały pod natchnieniem Ducha Świętego część dlatego, że uznał za teksty heretyckie albo jeszcze głębiej apokryfy, które nie spodobały się Kościołowi księgi nienatchnione Biblia, czyli zbiór ksiąg uzdawanych przez Żydów i chrześcijan, zanatchnione przez samego Boga, to podstawa wiary tych religii. No tu już jest błąd, bardzo poważno o tym tłumaczyłem. Tora i Stary Testament to nie jest to samo. Nawet w tych fragmentach, które istnieją i w Torze, i w Starym Testamencie, idealnie mamy te same nagłówki, te same, te same treści, by się wydawało, konkretnie w treści są zupełnie inne rzeczy. Generalnie Tora jest tutaj tekstem pierwotnym, który przez chrześcijan trochę był dorabiany do nazwijmy to do swoich potrzeb. To jest to należy zwrócić uwagę, i ja tutaj, broń Boże, nie mówię, że w to, że jest źle, albo że w Biblii chrześcijańskiej jest źle, tylko stwierdzam fakty, że są rozbieżności i dla mnie, jako dla człowieka, jest to po prostu ciekawe. Nad, e, we, zwłaszcza, że no, mówię, ja na przykład dostrzegam pewne takie działania y, w kontekście Kościoła katolickiego intencyjne. Na przykład wyraźnie widać, że w, w Kościele Katolickim yy, no zebrało się iluś tam panów, którzy uznali, że yy, yy, dzisiaj byśmy to nazwali patriarchatem, że wprowadzą skrajny patriarchat i rola kobiet yy, w piśmie była bardzo mocno umniejszana, rugowana, chyba po to, żeby usprawiedliwić tą rolę kobiet w życiu, yy, w życiu w życiu Kościoła katolickiego w Judaizmie, w którym to też nie jest ta, i nie nie, że jest równość płci, nie nie nie, zwłaszcza jak się poczyta inne kwestie, co tam na przykład może pan domu, jak jest daleko od domu, daleko od żony, oho, 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 oho. drodzy państwo, co tam jest na wywijane? E to, 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 jest, no to też nie jest tak równości płuci, ale wydaje mi się, że w Kościele katolickim myśli jeszcze troszeczkę dalej. Lecimy dalej. Chrześcijańska Biblia różni się nieco od Tory, czyli świętej księgi Judaizmu, podziałem na Stary i Nowy Testament. No nie. Żydowska wersja pozostała tylko przy Starym Testamencie. Nie! Oczywiście, że nie, jak to już powiedziałem, po pierwsze, to jest oczywiste że w to, że nie może być nowego testamentu, bo judaizm nie uznaje Jezusa za Boga, nie uznaje go za Mesjasza, a nowy testament to są ewangelie, czyli teksty opisujące życie, dzieje Jezusa i apostołów. Skoro więc judaizm nie uznaje Jezusa za Boga, nie uznaje go za Mesjasza, więc tam siłą rzeczy nie może być Ewangelii, bo oni nie uznają tych tekstów w ogóle za dotyczące Boga. Tak? Natomiast w tych tekstach, które i tak już są uznawane za wspólne, są różnice. I broń Boże, nie próbuję szczuć na żadną z religii, Wręcz ja, w ogóle u mnie poziom agresji zero. Re religie te, te jednak nie przyjęły Biblii w nienaruszonym jej kształcie, a na przestrzeni lat odrzuciły niektóre z jej ksiąg. No nie tyle odrzuciły księgi, co nigdy nie pozwoliły tam wejść. Te księgi, które nie zostały aprobaty kościoła, nazywamy apokryfami. Z jakichś powodów nie zostały. One uznane za natchnione, duchowni mieli wobec nich sporo wątpliwości i uznali je za podejrzane. Aby odrzucić daną księgę, Kościół musiał wyrazić niepewność co do jej pochodzenia, zgodności doktrynalnej oraz zbadać zawartość wątków mitologicznych czy fantastycznych. Oczywiście kryteria te Kościół narzucał sobie sam i mógł je dowolnie interpretować odrzucone przez duchownych fragmenty zyskały miano apokryfów, które dzielą się na opowiadania, pisma dydaktyczne i apokalipsy. To znowu nie tak. Drodzy Państwo, bo to sugeruje, że Biblia jest jedną wielką zwartą księgą, że, że gdzieś tam potem ktoś usiadł i to wszystko napisał. No nie! To pisało bardzo wielu ludzi. My wierzymy, że pod natchnieniem Boga, Ducha Świętego ale oni to pisali na przestrzeni wielu wieków, bardzo wielu ludzi, bardzo wielu. I z tego stworzono Biblię, zbierając różne te teksty. To nie tak, że wyrzucano, nie pozwolono wejść. Wśród tych trzech, wśród tych trzech wyszczególnione są poszczególne pisma i tak. W opowiadaniach, czyli w tekstach o charakterze pseudohistorycznym, które opisują pewne historie, dzieje lub los danych osób, znalazła się Apokalipsa Mojżesza. Skąd wzięła się Apokalipsa Mojżesza? Księgi niewygodne dla Kościoła. Apokalipsa Mojżesza wraz z małą. Księgą rodzaju, testamentem Mojżesza, życiem Adama i Ewy i księgą 49 okresów została ujęta w Księdze Jubileuszów. Teksty te należą do zbioru pism znalezionych w Qumran w latach 1947-1956. Pisma w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. No właśnie, wydawało mi się, że tam jest ten jednak aramejskim i greckim stały się niezwykle ważne dla niezatwierdzonych, ale niezatwierdzonym przez Kościół odkryciem. Mimo pojawienia się nowych perspektyw, zwoje datowane na III wiek naszej ery zawierają opis życia Adama i Ewy, czy właśnie Testament i Apokalipsę Mojżesza. Nie zostały włączone do Biblii. Kościół tłumaczył swoją decyzję kryteriami E, którymi musiał się kierować, e, lecz e, niektórzy twierdzą, że to wymagałoby zmian podstaw wiary i, wzbudza, i zburzyłoby kościół w jego posadach. No dokładnie tak. E, musieliby tam post factum pewne rzeczy pozmieniać. Sama nazwa Apokalipsa Mojżesza to tytuł nadany starożytnym zwojom przez Konstantina von Tischendorfa. Tekst ten oparty jest na księdze Genesis, czyli księdze rodzaju, a raczej na pewnym jej fragmencie. Opowiada szczegółowo o upadku Adama i Ewy, co stanowi uzupełnienie historii przedstawionej w Biblii. Mojżesz miał otrzymać od Boga na górze Synaj e, 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 widzenie tego, jak wyglądała Apokalipsa, nie świata a Adama i Ewy, gdy zostali wygnani z raju, jak miało do tego dojść i jak później toczyły się ich losy aż do śmierci. Relacja i życie Adama i Ewy pierworodnego objawione przez Boga swojemu słudze Mojżeszowi, gdy otrzymał z ręki Pana tablicę prawa przymierza pouczone przez Archanioła Michała, czytamy w Apokalipsie Mojżesza. Znajdujemy tam także opis losów Kaina, Abla, Seta oraz innych dzieci Adama i Ewy, a także co stało się z parą po śmierci. Według swojów Mojżesza ciało, Adama, miało zostać zabrane przez Archanioła Michała, by mogło zostać złożone w raju trzeciego nieba. W tekście widnieje także zapis, że Adam oraz jego potomkowie mają wziąć udział w zmartwychwstaniu. Ciało Ewy zaś zostać miało pochowane przy Ablu. A kiedy umarła, archanioł Michał stał obok niej i przyszli trzej aniołowie i wzięli jej ciało i pochowali je tam, gdzie było ciało Abla. I archanioł Michał powiedział do Seta: tak chowajcie każdego, kto umrze, aż do dnia zmartwychwstania. A po udzieleniu swego prawa powiedział mu: nie opłakuj więcej niż sześć dni. <sighs> um, no i teraz, drodzy Państwo, czytamy sobie e, Wikisource e, Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie Apokryfy prorocze Życie Adama i Ewy Apokalipsa Mojżesza Autor Ignacy Radliński Autor małej Genesis uzupełnił Genesis, czyli tą wielką, ale jeszcze nie całkowicie. Zwróciwszy uwagę przede wszystkim na chronologię, zaniedbał strony anegdotycznej, co zwłaszcza się uwydatniło w życiu pierwszych ludzi. Wyjaśnił pochodzenie aniołów, lecz zaniedbał wyjaśnień. Co do pochodzenia szatanów, chociaż ich y, wprowadził na scenarium dziejowe w niebie i na ziemi i okazał ich akcję, nie wytłumaczył wcale przyczyny ich stosunku tak wybitnego do ludzi. Pozostało to jeszcze wiele dokonań na tym polu, jeszcze kilka zagadnień. Y, Trzeba podjąć i porozmawiać. Uczynił to autor życia Adama i Ewy, czyli apokalipsa Mojżesza. Opis tego utworu po, podaje według zmiankowanego powyżej wydania Mejera. Autor pomija stworzenie pierwszych ludzi i pobyt ich w raju i rozpoczyna. Zobaczcie, to jest bardzo ważne. On pomija stworzenie i pobyt w raju. Także tutaj szczególnie zachęcam do zapoznania się właśnie z tekstami sumeryjskimi. Był na ten temat vlog. Kiedy wygnani zostali z raju... Od tego zaczynam, od wygnania. Apokalipsa, dlatego apokalipsa, koniec. Kiedy wygnani zostali z raju, zrobili sobie schronisko i w nim przebyli się sied dni siedem. Bolejąc i płacząc z wielkim smutku. Po siedmiu atoli, dniach, poczuli głód i szukali jadła, by porzuć je, ale nie znaleźli. Rzekła wtedy Ewa do Adama, panie mój, jeść chcę, idź poszukaj, co byśmy pożyć mogli. Może ujrzy nas i zlituje się nad nami Pan Bóg i weźmie nas do Powrotu na miejsce, gdzieśmy przebywali poprzednio. I powstał Adam i chodził przez dni siedem po wszystkiej ziemi, a nie znalazł jadła, które mieli w raju. Wtedy Ewa zażądała od Adama, by ją zabił, jako przyczynę wypędzenia z raju. Adam nawet o tym e, mówić jej zabronił, zatem poszli szukać jadła oboje a na próżno poszukując go przez dni dziewięć. Musieli się na koniec zacząć żywić tym, ja tutaj trochę zmieniam, bo tu jest bardzo po staropolsku, czym się żywią zwierzęta. To im myśl podało pokuty i w celu zwiększenia gniewu Bożego. I wymyślił Adam takową i rzekł do Ewy, ja będę 40 dni pościł, a ty wstań i idź do rzeki, którą zowią tygrys, a weź jeden kamień, a stój tam, nim w owej wodzie, aż do garnła a niechaj nie wychodzi z ust Twoich mowa, albowiem nie jesteśmy godni prosić Pana. A bądź tam w onej wodzie przez dni 37, a ja będę w wodzie Jordanu 40. Może też Pan Bóg nad nami się zlituje i uczynił, jako rzekł Adam. Uczynili, jako rzekł Adam. Zamierzona przez pierwszych ludzi pokuta, po której mogłoby Nastąpił zmiłowanie się nad nimi Boga, zaniepokoiła szatana. Na, wchodzi na scenę, się, ok, ukazuje się obojgu, a ze słów jego wyrzeczonych do Adama dowiadujemy się, że na koniec jako jest przyczyna nienawiści jego do ludzi i nieustanna chęć szkodzenia im ciągłego. Czytamy dalej. Gdy tedy Adam był. Był wszedł w oną wodę Jordanu, rzekł. Wodo Jordanie, mówią Tobie, żałuj ze mną, a niechaj się, y, gromadzi wszystko stworzenie, które jest Tobie, okrąży mnie i ze mną żałuje dla grzechu Niego. A natychmiast wszystkie się zwierzęta zgromadziły i ogarnęły zewsząd Adama i wespół z nim żałowały wielkim żalem, a woda Jordanu stanęła od owej godziny. W której w nią Adam wszedł i, i przeszło dni osiemnaście. Wtedy się szatan rozgniewał, a przemieniwszy się w jasność anielską, szedł do rzeki Tygrysu, do Ewy i znalazł ją. Płaczącą. Wtedy sam diabeł, jakoby ją żałując, zapłakał i rzekł do niej: Wyjdź z rzeki i przestań płakać ze smutku i żałości. O, coście prosili, Ty i Adam, mąż twój? Usłyszał Pan Bóg jęki wasze i przyjął pokutę waszą. I wy wszyscy i my wszyscy, aniołowie, prosimy za was, modląc się do Pana. I posłał mnie Pan, abym wyprowadził was z wody i dał wam pożywienie, jakie mieliście w raju i którego żałowaliście. I wyjdź przeto to z wody, a poprowadzę cię na miejsce, gdzie jest przygotowane pożywienie wasze. Usłyszawszy to Ewa, uwierzyła mu i wyszła z wody. A ciało jej było niby niby Trawa od chłodu wody. A skoro wyszła, upadła na ziemię, i porwał ją diabeł, i przywiódł do Adama. A gdy ujrzał ją Adam e, i diabła z nią, z wielkim płaczem zawołał: O Ewo, Ewo, gdzie jest pokuta twoja? Jakoś się powtórę dała zwieść wrogowi naszemu, przez którego jesteśmy wygnani z raju i pozbawieni. Radości duchowej. Czyli ciekawe, że Adam i Ewa mieli szansę na początku się odkupić, ale znowu dali się zwieść. Ale co jest bardzo ciekawe, ten, Ada, ten diabeł wyraźnie podszywał się pod anioła. Czyli bardzo wyraźnie widać, że ten diabeł był nierozróżnialny dla Ewy od, od, od anioła. Bardzo ciekawe, prawda? Kiedy to usłyszała, poznała, że to diabeł poradził jej wyjść z wody, padła na oblicze swoje na ziemię i pozwoliła się jej. Ża i podwoiła jej się żałość, jęki i płacz, i zawołał Adam. Biada ci diable, czemu nas mm, zwalczasz bez przyczyny? Co tobie do nas? Cóżeśmy ci uczynili, że nas tak podstępnie prześladujesz? Czy to myśmy ci sławę odjęli i sprawili, że bez czci jesteś? Czego nas aż do śmierci prześladujesz? Wrogu bezbożny i zawisny. Zajęczał diabeł i odpowiedział: O Adamie, cała ma nieprzyjaźń, zawiść i ból zwrócone są na Ciebie, ponieważ z przyczyny Twojej jestem wypędzony i pozbawiony chwały mojej, którą miałem w niebie wśród aniołów, z przyczyny Twojej jestem wygnany na Ziemię. Odpowi odpowiedział Adam: Ciekawe tutaj, diabeł mówi dlaczego nienawidzi ludzi, bo one są powodem. My, ludzie, jesteśmy powodem grzechu. To, to tak można by chyba powiedzieć, grzechu szatana. Chyba zazdrość o ludzi, nie? Eee. <słysk> Odpowiedział Adam: Cóżem ci uczynił? Jaka jest to moja wina względem ciebie, jeśli nie jesteś przez nas obrażony ani od nas nie doznałeś krzywdy, więc dlaczego nas prześladujesz? Diabeł odrzekł. Cóż ty mi mówisz, Adamie? Z twojej to przyczyny jestem wyrzucony stamtąd. Któryś ty został ulepiony, a ja oddalony zostałem od oblicza Boga i wypędzony z towarzystwa nią. Gdy dech, gdy dech żywota Bóg w ciebie tchnął i postać Twoją i oblicze na podobieństwo Boże utworzone, przeprowadził Michał Ciebie i kazał Ci się kłaniać przed oczyma Boga. A Pan Bóg wyrzekł: Oto Adam, zrobiłem Go na obraz i podobieństwo nasze. I wystąpił Michał i zwołał wszystkich aniołów, mówiąc: Uczcicie obraz Pana Boga, jako rozkazał Pan Bóg. I sam Michał, Pierwszy cię uczcił i y, mnie y, po, pozwał i rzekł: Uczci, obraz Boga Jehowy. Jam odrzekł: Nie będę ja czcić Adama, a gdy mnie zmuszałby czcić, powiedziałem mu dlaczego mnie zmuszasz? Nie będę się kłaniał gorszemu i młodszemu od siebie. Ja dawniejszy niż on, przedtem niż on jam już był, on mi ma się kłaniać. Słysząc to, inni aniołowie, którzy Pode mną władzą zostali, też nie chcieli kłaniać Adamowi. Wyrzekł Michał: Uczci obraz Boga, jeśli nie uczcisz, rozgniewasz y, y, na siebie Pana Boga. Odpowiedziałem: Jest, jeż, Jeżeli rozgniewam, siedzę sobie na gwiazdach, siedzibę sobie na gwiazdach nieba założę i będę równy Najwyższemu. I rozgniewał się na mnie mm, Pan Bóg. I odegnał mnie z aniołami moimi od naszej chwały. W tej to. W tej to więc. Z tej to więc przyczyny na ten świat jesteśmy z naszym. Z naszych dawniejszych siedlisk wygnani i na ziemię zrzuceni. Przebywamy w bólu, ponieważ pozbawieni jesteśmy naszej chwały. Nie, ci, nie Ciebie widzieliśmy w, w takiej wesołości z uciech. W, wielceśmy boleli. Otóż chytrze po, y, podszedłem Twoją niewiedzę i tego dosięgnąłem, żeś Ty z przyczyny jej jej rozkoszy, swych uciech został pozbawiony, jak ja chwały mojej. Słysząc to od diabła, Adam zawołał z wielkim płaczem: Panie Boże mój, w rękach twych jest życie moje, spraw, by ów nieprzyjaciel mój precz odszedł, albowiem mojej duszy szuka, albo ją, aby ją zatracić. Użycz mi chwały swojej, którą on posiadał i znikł diabeł z przedniego. Adam zaś przebył 40 dni stojąc na pokucie w Jordanie. Jeszcze raz odeszła Ewa od Adama. W tym, w tym razie na zachód. I tam zrobiła sobie schronisko, niosąc w żywocie płód Trzeciego miesiąca, gdy nadszedł czas, wydała go. Poczęła wielce jęczeć i modlić się gorąco. Adam, Adam usłyszał znowu jej jęki, bojąc się, by to znów nie był diabeł z nią. Ehm by ją kusił, yy, wyszukał ją. Znalazł się ją, widział jej boleści i płacz i modlił się za nią. I oto dwunastu aniołów przybyło i dwie cnoty, które stanęły po lewej i prawej stronie Ewy. Michał stanął po prawej, do, y, dotknął się Ewy i rzekł, błogosławioną jesteś z przyczyny Adama i, poro, i porodziła syna. Wnet y, dziecię to E, e, biegać poczęło i chwytać rękami zioła i matce przyniosło. Był to Kain. E, potem rodziła Ewa Abla. E, gdy Kain zabił Abla, Adam miał już 130 lat. Po urodzeniu się mu trzeciego syna, seta, żył Adam Land 800 i miał 30 synów i 30 córek, razem 63 dzieci. I rozmnożeń są po ziemi w narodach swoich. I opowiedział Adam Setowi, widzenie swoje, że był do nieba porwany przez Michaela i usłyszał z ust Boga zapowiedź swej śmierci. Ale zarazem zapewnienie przyszłości potomstwu swemu. Gdy zaś nadeszła chwila zapowiedzianej śmierci i miał już wówczas 930 lat, zebrał naokoło siebie swe potomstwo i opowiedział mu całe swoje. Przeszłe życie w raju i po wypędzeniu z niego. A ponieważ był zmęczony wielkimi bólami, wysłał Ewę z Setem do bramy rajskiej, by mu stamtąd przynieśli e, pokrzepienia jakiego. Po drodze wąż ukąsił Seta. Ale oddalił się na rozkaz Jego, a rana znikła. Pod wrotami raju otrzymuje Set od Michaela proroctwo o przyjściu na świat po upływie 5500 lat Jezusa, o chrzcie Jego w Jordanie i o wprowadzeniu przez Niego do raju umierającego obecnie Adama. To tak, a propos, chyba zaczynacie rozumieć, czemu w to, że też tego nie ma? Nie? Jezus, nie, te klimaty. Gdy, gdy Adam, y, ducha wyzionął, y, zciemniło się słońce i księżyc przez dni siedem i oto Michał anioł stanął przy y, głowie Adama i rzekł do Seta, przyjdź do mnie i zobacz, co o, o nim postanowił Pan Bóg. Y, tworem jest jego i zlitował się nad nim. Wszyscy aniołowie Przygrywając na trąbach, mówili: Błogosławionyś, panie, ponieważ się zlitował nad twor, tworem swoim. Wtedy zobaczył set rękę Boga, wyciągnął trzymającą Adama i oddał go Bóg Michałowi, mówiąc: Niech pozostanie w twojej opiece aż do dnia przebaczenia. I rzekł do Michaela i Urichela: Przynieście mi trzy płótna. Cienkie i rozłóżcie nad Adamem, a trzy inne nad Ablem, synem Jego, i pogrzebajcie Adama i syna Jego. I pochowali Adama i Jabla, Michał i Urchiel, aniołowie e, w części raju, e, co wi e, widzieli Set i Matka Jego, a oprócz nich zaś nikt. I rzekł Michał i Urchiel: e, jakoście widzieli grzebcie tak zmarłych wszystkich. Ponieważ Adam był pierwszym człowiekiem, który zmarł na ziemi, jego pogrzeb był lekcją daną przez aniołów, jak grzebać zmarłych należy. Wkrótce mieli możliwość korzystania z nauki otrzymanej. Po upływie dni siedmiu po śmierci Adama, Ewa, czując śmierć swoją, zebrała wszystkich synów swoich i córki i rzekła: Michal Archanioł, powiedział nam: Z przyczyny przestępstwa waszego nad potomstwem waszem odbędzie się sąd Boży przez wodę i przez ogień. Przeto słuchajcie mnie, synowie moi, i zróbcie tablice kamienne i gliniane, i napiszcie na nich cały żywot mój i żywot ojca waszego. Jak to od nas słyszeliście i sami widzieliście, jeśli przez wodę będzie sądzonym rodzaj ludzki, tablice gliniane się, się rozpuszczą, kamienie pozostaną. Jeśli przez ogień kamienie zniszczą, gliniane się wypalą na cegłę. I dzięki składając Bogu i chwaląc go wyzionęła ducha. Zatem z wielkim płaczem pogrzebali ją wszyscy synowie jej. Gdy się wielce smucili, dnia czwartego pokazał się Michał, archanioł i rzekł do seta, człowieku Boży, nie opłakuj dłużej nad dni sześć, zmarłych swoich, ponieważ dzień siódmy to znak zmartwychwstania przyszłych pokoleń i dnia siódmego odtąd y, odpoczął, był Pan, po wszystkich czynnościach swoich. Wtedy set uczynił był tablicę, na tem się kończy ta księga. Jakkolwiek dostarczone w tym utworze szczegóły są zbyt nieliczne na lat y, tysiące objętych jego ramami, a za szczup, y, szczupłe, y, co do treści, by mogły y, przedstawić obraz wierny życia pierwszych ludzi, y, jednakże dowiedzieliśmy się. Skąd wypływa zawiść szatanów do rodzaju ludzkiego? Jaka była przyczyna wypędzenia aniołów, którzy się stali szataniami z przybytku ich twórcy Jehowy? Jak widzimy, przyczyna ta była bardzo prosta. Nie chcieli schylić czoła przed pierwszym człowiekiem, wychodząc z zasady pierwszeństwa w pochodzeniu. Nie, mi się wydaje, że tu mogło jeszcze o coś innego chodzić. O to, że jest podkreślone, że Adam został stworzony na podobieństwo Boga. To sugeruje, że aniołowie nie byli stworzeni na podobieństwo Boga i tu mi się wydaje, że mogło chodzić o wolną wolę. Że aniołowie nie mieli wolnej woli, a ludzie mieli wolną wolę i tego Lucifer zazdrościł. Szatan nie posłuchał pomimo ostrzeżeń, rozkazu swojego twórcy, nie, nie złożył ufając w swe starszeństwo i czcząc jego prawa, hołdu człowiekowi. Został więc sromotnie wypędzony z górnych przybytków Jehowy, pozbawiony chwały, skazany na cierpienia. Znienawidził więc człowieka i postanowił zemścić się nad nim. Jakżeż inaczej mógł się zemścić, jak ścigając i jego z raju, jak i jego pozbawiając chwały, rozkoszy życia, istnienia ciągłego." Ale cóż, mszcząc się bezpośrednio nad Adamem, zmuszając jego stwórcę do wypędzenia go i jego poprzednio samego sprzed oblicza swego, szatan zemścił się pośrednio nad samym Jechowym. Zepsuł mu bowiem poprzednie jego plany co do człowieka, przymusił go, przymusił go ulubiony swój twór, e, swój obraz i podobieństwo. Skarać i to na, na razie skarać tak srogo, by następnie samemu pożałować tej swojej srogości. By ją naprawić w bardziej jeszcze odwrócenia się ostatecznego od wybranego ludu y, do otoczenia swoją opieką nowych narodów. Na koniec ludów y, zamieszkałych w nieznanych dotychczas części, częściach świata. Zobaczcie. W nieznanych częściach świata zamieszkiwały ludy. To, taka propos, tego, że to byli pierwsi. Tak więc, fatum ciążące nad bogatym greckim i rzymianinami zawisło nad hebrajskim Jechową. Fatum. Prawa logiki, właściwości umysłu ludzkiego rządzą i płodami wyobraźni. Tyle, drodzy państwo. Co wy na ten temat myślicie? Bardzo proszę, żebyście. Pisali w komentarzu. Trzymajcie się i do zobaczenia.